Te rekolekcje są o bogactwie, o takim bogactwie, które wierzę i dlatego tu jestem, jest dosiężne dla nas tu i teraz. To, o czym będę mówił, to nie jest pieśń przyszłości. To, o czym będę mówił, to nie jest jakaś opowieść, że coś kiedyś za rogiem dla wybranych, dla niewielu, dla tych, którzy jak się zepną i postarają, to osiągną. Że to nie jest dla prymusów, że to nie jest dla jakichś nadzwyczajnych zdolniaków, tylko że to jest dla wszystkich. I wierzę, że jestem tutaj też przed ludźmi, którzy pragną życia na bogato. Takiego życia, które jest życiem w pełni, które daje satysfakcję, które daje zadowolenie, które daje taki smak w ustach, że ja mówię, jestem w dobrym miejscu, robię to, co powinienem. Jestem u siebie, jestem zadowolony z życia. I oczywiście jako ludzie wierzący zawsze jesteśmy dalekowidzami. Zawsze też wypatrujemy naszego życia wiecznego i nie możemy tej perspektywy stracić z oczu. I w ogóle warto myśleć o sobie, o swoim życiu, o swojej cielesności zawsze w perspektywie swojego zmartwychwstania. Że inwestujcie w ciało, dbajcie o ciało, bo wam się przyda po zmartwychwstaniu. To nie jest do wyrzucenia. Szanujcie to. Szanujcie ciało. Nie obiadajcie się. Ale ta dzisiejsza liturgia słowa jest o takim bogactwie też, które jest tu i teraz. Tutaj w naszym życiu, jakie zostało nam dane. Jezus w 10 rozdziale Ewangelii Jana mówi do swoich uczniów, że jest dobrym pasterzem. I mówi takie zdanie, ja przyszedłem, aby owce miały życie i miały je w obfitości. Pragnieniem Boga wobec twojego życia jest życie w obfitości. Żebyś miał wszystkiego w bród. Żebyś nie był tym, który chodzi sfrustrowany i mówi, no inni dostają, ja nie dostaję. Bóg zawsze ma hojną rękę. Bóg zawsze daje w nadmiarze. I będę chciał przez te kolejne dni wam pokazać, jak odczarować swoje myślenie, które nam mówi, moje życie to będzie takie szare, przeciętne. Ja nic wielkiego w życiu nie zrobię, nie uczynię. Będę takim szaraczkiem. Taką szarą myszką, która przebiegnie przez to życie, nie zawracając nikomu głowy. To jest dobre, ale nie dla chrześcijan. W ogóle chrześcijaństwo nie jest dla przeciętnych ludzi. Jezus mówi o tym, że mamy być światłem dla tego świata, że mamy być solą, że mamy to zmieniać, że my jako wierzący jesteśmy odpowiedzialni za poziom nadziei w tym świecie. Kto ma to zrobić, jak nie my? I to dzisiejsze słowo z tej dzisiejszej niedzieli jest takim przewodnikiem też po to, potwierdza mi te słowa tych rekolekcji. Bo każde to czytanie mówi o bogactwie. O tym, że Pan przygotuje ucztę z tłustego mięsa i z wybornych win. I będzie miał najlepsze mięso i najwyborniejsze wina. Dlatego możemy się cieszyć i radować z Jego zbawienia. Potem Paweł mówi, że Bóg według swojego bogactwa zaspokoi każdą naszą potrzebę. Każdą naszą potrzebę. Bóg ze swego bogactwa jest w stanie zaspokoić każdą twoją potrzebę. I psalm, który mówi, stół dla mnie zastawiasz na oczach moich wrogów, namaszczasz mi głowę olejkiem, obficie napełniasz mój kielich. I potem ten obraz z Ewangelii, gdzie znów jest uczta
że są woły i tuczne zwierzęta pobite i wszystko jest gotowe. Mój Bóg jest Bogiem obfitości, hojności. A tak często staję przed Nim z roszczeniem, z żalem, mówiąc: nie dostałem od Ciebie. Inni dostali. Bardzo często ta pokusa zazdrości wchodzi w nasze umysły, wchodzi w nasze uszy. To jest ta sama pokusa, którą usłyszał Kain. Właśnie bratobójstwa, tego, że ktoś jest lepiej traktowany. I to jest bardzo często też w naszym życiu duchowym, w naszych grupach, wspólnotach. Zazdrościmy sobie nawzajem. Albo żyjemy w takim poczuciu, że czegoś nie dostaliśmy. Bóg jest hojny. Bóg nas zaprasza do wdzięczności. Abyśmy odczarowali swoje spojrzenie na swoje życie i na życie otaczającego nas świata. Ja przyszedłem, aby owce miały życie w obfitości. Przez te rekolekcje będę chciał wam powiedzieć o szczęściu. O szczęśliwym życiu. I mam wrażenie, że mało i za mało mówimy w Kościele o tym. O szczęściu. Od razu na usta ciśnie się słowo wieczne. Od razu, że jak się mówi szczęście, to wieczne. To nie znaczy, że tego nie ma, że nie żyjemy tą perspektywą. Ale żebyśmy nie stracili tego, co Pan Bóg oczekuje od naszego życia. Abyśmy mieli życie w obfitości. Abyśmy byli ludźmi szczęśliwymi. Kto z was, rodziców, którzy tu jesteście, nie pragniecie, żeby wasze dzieci miały wszystko? Żeby obfitowały? Jeżeli wy tak macie, to Pan Bóg ma jeszcze bardziej. Znamy bardzo dobrze chyba Ewangelię o Kanie Galilejskim. O tym, kiedy Jezus wraz ze swymi uczniami, ze swoją mamą są na weselu i tam, znamy tą scenę, zaczyna brakować wina. Tych stągwi, które są na weselu, jest 6. A Pismo Święte zawsze jak mówi 6, to ma na myśli pewną niedoróbkę, brak, jakiś bubel. Dlatego na przykład właśnie antychryst przez Jana jest opisywany jako suma 3/6, jako tandeta nad tandetą, jako bubel nad bublem. Jako po prostu wybrakowany model. I to jest taka Ewangelia, kiedy na pierwszy rzut oka jest 6 stągwi. Ale jak się przyjrzymy bliżej, jest ich 7. 7, czyli pełnia, czyli szczęście, czyli bogactwo. Jezus na tym weselu staje się 7 stągwią. Właśnie brakuje Jego, Jego obecności. I to jest jakby pierwsza podpowiedź tego, jak osiągnąć szczęście tu, teraz. Muszę pozwolić Jezusowi wejść w moje życie i odsłonić przed Nim każdy mój brak. Bo żeby On napełnił, muszę przyjść ze swoją pustką. I chciałbym was jakby zaprosić na początku tych rekolekcji, abyście mieli odwagę, czy tego wieczoru, czy każdego kolejnego innego, a może was dopadnie, nie wiadomo w jakim momencie to pytanie, co jest twoim największym pragnieniem w życiu? Co jest twoim największym pragnieniem w życiu? Czego pragniesz? Ja nie jestem jak jakaś siostra katechetka, która oczekuje poprawnej odpowiedzi, która brzmi Jezus. Jak w żarcie o wiewiórce. Dzieci, co to jest? Jezus. Nie, to jest wiewiórka, nie trzeba mi zawsze odpowiadać Jezus. Zadajcie sobie to pytanie.
bo chodzi o pragnienie życia. Tu chodzi o takie strategiczne pytanie, co jest moim pragnieniem w życiu. Niech ta odpowiedź będzie prawdziwa, a nie jakaś poprawna. Co jest celem waszego życia? Czy rzeczywiście celem waszego życia są, nie wiem, wasze studia, wasza kariera? Czy w ogóle kiedykolwiek mamy odwagę zapytać się Jezusa, czego pragnie dla naszego życia? Nie wiem, czy na przykład na początku swoich studiów albo myśląc o swoich studiach w ogóle mieliście taki moment na modlitwie, że zadaliście pytanie Jezusowi, czy to jest to? Czy tego dla mnie pragniesz? Śpiewaliśmy to przed Ewangelią. Niech Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa przeniknie nasze serca swoim światłem, abyśmy wiedzieli, czym jest nadzieja naszego powołania. O co chodzi w moim życiu? Czego Bóg chce od mojego życia? Czego pragnie? Bo jak ja to odkryję też miejsce, w którym będę szczęśliwy. To może być trudny wniosek, kiedy ja odkrywam, że ja jestem w życiu nieszczęśliwy, ale może dlatego, że nie jestem w tym momencie, w tym miejscu, które pragnie dla mnie Pan Bóg. Albo na przykład osoba, z którą jestem. Że między nami to idzie cały czas jak po grudzie. Że jest pod górkę, to jest jakiś jak krew z nosa czasem. Czyli możemy się dogadać, nie możemy się spotkać, wciąż się nie rozumiemy. Czy to rzeczywiście jest osoba, z którą w oczach Boga będziesz szczęśliwy? I to jest jakby wiele poziomów naszego życia. Studenckiego, dorosłego. Czy to jest to miejsce? Odwaga pytania Boga, jaki ma plan dla mojego życia? Oczywiście my się boimy tego pytania, bo może się okazać, że ten plan się w ogóle rozmija z moim pomysłem. Ale na litość boską, kto nam powiedział, że w naszym życiu będzie tak, jak my zawsze chcemy? Kto? Nic tak nie boli, jak niespełnione oczekiwania. Że jest nie tak, jak myślałem. Nie tak się moje życie ułożyło. Osią mojego życia nie są moje marzenia i oczekiwania. Tym bardziej nie są to oczekiwania innych ludzi, nawet mi bliskich, nawet przeze mnie kochanych, moich rodziców, moich najbliższych. Jesteśmy po to, żeby być osobami, być osobni. Wsłuchajcie się w to słowo osoba. To jest ktoś, kto jest osobny. Ktoś, kto nie jest jakby zlany z innymi. Ja nie jestem częścią swoich rodziców. Nie jestem częścią swojej historii rodzinnej. Nie jestem częścią osoby, z którą jestem. Mojego chłopaka czy dziewczyny. Jest w ogóle niechrześcijańskie myślenie, takie ładne, z połówkami jabłek, kojarzycie. Sam chodzę i szukam swojej połówki. Nie, jesteś połówką, jesteś całością. Dojrzałą, zdrową relację stworzą ludzie, którzy są kompletni. Którzy wiedzą, kim są, którzy nie są połówkami. Ja nie potrzebuję drugiej osoby, żeby mnie wypełniła. Jestem w stanie jej dać całe moje życie. 100% za 100%, a nie pół za pół. Jezus mówi, chcę, żeby całe twoje życie było całością, żeby było komplementarne. Dlatego mamy Boga, który jest wcielony, który jakby przywraca godność i ważność ciał, fizyczności, cielesności. Nie jest sztuką życia nawet duchowego, postawić wszystko na jedną nogę i powiedzieć duch, duch, duch. Nie jest sztuką życia duchowego powiedzieć ja i moja relacja z Panem Bogiem, bo ja mam braci i siostry.
że moje życie będzie się rozwijało wtedy, kiedy będę przeżywał je z innymi ludźmi. Dlatego potrzebuję do rozwoju innych ludzi, potrzebuję takiej czy innej wspólnoty, takiego czy innego duszpasterstwa, żeby przestać być teoretykiem wiary, a stać się praktykiem miłości. Bo bycie z innymi bardzo szybko weryfikuje moją wiarę. Będę przez te kolejne dni chciał wam podpowiedzieć, pokazać właśnie w jaki sposób z wiary czerpać swoją tożsamość życia, odpowiedź na pytanie, kim ja jestem, bo wydaje mi się, że tu jest fundament, że ja przez wiarę muszę sobie odpowiedzieć, kim ja jestem, jaka jest moja tożsamość. Ale tym metapytaniem jest też, kim jest Bóg, jaki mam Jego obraz, jakiego Boga pragnę spotkać, co Pan Bóg, jak Go chcę wykorzystać, mówiąc brzydko, w moim życiu. Jest takie pytanie Jezusa, które zadaje Judaszowi w Ogrodzie Oliwnym. Przyjacielu, po coś przyszedł? To jest bardzo mocne pytanie Jezusa, które wierzę, że chce zadać też każdemu z nas, pytając się o motywację naszej wiary. Po co tu jesteś? Czego pragniesz? Czy pragniesz sensu życia? Czy szukasz odpowiedzi na ważne pytania? A może szukasz po prostu bliskości z innymi ludźmi? A może chcesz tutaj usłyszeć zambony jakieś moralne wskazówki? A może potrzebujesz po prostu akceptacji innych ludzi? Nie wiem, jaka będzie odpowiedź. Miejcie odwagę skonfrontować się sami ze sobą z takim pytaniem, co jest motywacją mojej wiary. Ja bym chciał, żeby w moim życiu tą odpowiedzią było: szukam Ciebie samego. Szukam Jezu Ciebie samego. Już nic dla siebie. Tylko Ciebie. I wiem, że nie jestem jeszcze na tym etapie. Ale bardzo tego pragnę. Dzisiaj chcę wam zostawić takich 7 punktów tego wieczoru, które będę rozwijał podczas tych kolejnych dni rekolekcji. Pierwszy punkt to zobacz, kim jest Jezus. Nasza wiara jest docna chrystocentryczna. W niej chodzi o Jezusa. Można z niej wszystko wyjąć. Naprawdę. Zróbcie sobie taki eksperyment myślowy i z różnych rzeczy, które wam się kojarzą z wiarą, z religijnością, podczepiajcie. I zobaczcie, gdzie jest taki moment, że już się nie trzyma, że już się rozpada. Warto sobie oczyszczać czasem myślenie. Takie myśli, które nam zasłaniają po prostu Jezusa w naszej wierze. Zobacz, kim jest Jezus. Zobacz, że Jego zadanie w twoim życiu to jest bycie Zbawicielem. A Zbawiciel to jest ktoś, kto ma cię wyręczyć w takiej walce, z którą ty sobie nie dajesz rady. Ile razy myślisz, że masz w sobie boską moc pokonania na przykład swojego grzechu, swojej pokusy? Ile razy myślisz, że potrzebujesz od Boga witaminy, żeby sobie z tym wszystkim poradzić? A Jezus mówi: weź mnie, ja jestem silny, ja sobie poradzę. Ja jestem w tym życiu Zbawicielem, nie ty. Będziecie szczęśliwi, kiedy odkryjecie, że nie jesteście Zbawicielem. I to jest kolejny punkt. Nie jesteś Bogiem. Sorry. Nie. Nie jesteś w tym życiu Bogiem.
nie jesteś swoim Zbawicielem. Jakbyś się nie zacinał, nie zagryzał warki, pięści zaciskał, nie pokonasz tego, co może pokonać Jezus. Ksiądz Halik mówił, jaka ulga, gdy wypuszczę cały świat z rąk. Jaka radość, że nie jestem Bogiem. Nie jesteś Zbawicielem świata. Pozwól Jezusowi. Pozwól Jemu, On jest w tym specjalistą. A więc punkt drugi, zobacz, że nie jesteś Bogiem. Kolejny punkt to bądź sobą, ale w prawdzie o tym, jaki jest wzór i podobieństwo w tobie. W każdym człowieku, w każdym. I to jest zaczepiona tutaj w tej myśli, jakby godność każdego człowieka jest Boży wzór i podobieństwo. Nie w świętych, nie w katolikach, nie w chrześcijanach, w każdym człowieku. Nawet w moim wrogu, nawet w kimś, o kim gardzę, o kim myślę, że z Panem Bogiem nie ma nic wspólnego. No właśnie na mocy stworzenia każdy człowiek ma to coś wspólnego, to jest obraz i podobieństwo, to jest dusza nieśmiertelna. Czy ja w ogóle tę osobę lubię i podziwiam, czy też nią gardzę? To ma mi przywrócić tą świadomość też, jak ja patrzę w lustro, to kogo ja widzę? Ja widzę kogoś, kto się Panu Bogu udał. Ja widzę kogoś, na kogo też Pan Bóg patrzy przez pryzmat tego, co ja, nie tego, co ja robię, ale kim ja jestem. Będę to powtarzał przez te kolejne dni. Wartość naszego życia bierze się stąd, kim ja jestem, a nie co ja robię. Bardzo często tak zostaliśmy wychowani, tak zostaliśmy wprowadzeni w dorosłe życie, że najważniejsze jest to, co ja robię, co mi wychodzi. Nie mówcie nigdy nikomu pod żadnym pozorem, że jest nikim, bo mu coś nie wyszło. I też umiejcie w sobie taką umiejętność patrzenia na swoje życie właśnie nie przez to, co tobie wyszło, a co tobie nie wyszło w życiu, tylko kim ty jesteś. Kim jesteś? Jak patrzy na ciebie Pan Bóg? Kogo widzi? I stawanie w prawdzie w życiu to zobaczenie tych rzeczy, które mi się też udały w życiu, które są moją porażką, ale w prawdzie. Bez lukrowania, bez upiększania. Prawda ma moc wyzwalania. Kolejny z tych punktów to przeszłość. Przyjmij przeszłość. Przyjmij całą historię swojego życia. I odkryj, że w każdej minucie tego życia był Bóg. Że twoje życie się Panu Bogu nie wymknęło spod kontroli. Że Jego imię, które On wypowiada nad tobą, to jest imię Jestem. Jestem. To, czym nie czujesz, czy mnie nie czujesz, to w ogóle zostaw to. Jestem. Jeden z moich braci mówi, Pan Bóg to nie jest kiełbasa, to nie jest doczucie. O takiej kulturze feelingu będę chciał powiedzieć w kolejny wieczór. Że my budujemy całą swoją duchowość przez to, co czujemy. I w jakie kłopoty się tutaj pakujemy. Zaufaj przyszłości. Kolejny z punktów. Nie bój się przyszłości. Chociaż wydaje się, że ona jest niepewna, że nie potrafimy jej złapać, że nie wiemy, co z nami będzie, ale zaufaj temu, że Panem twojego życia jest Jezus. Nie martw się. Tydzień temu usłyszeliśmy w drugim czytaniu, o nic się więcej nie martwcie. Jezus mówi, o nic się nie troszcie. Na wszelki wypadek polscy tłumacze wrzucili zbytnio, żebyśmy w ogóle nie popuścili sobie. Jezus mówi, nie troszcie się. Nie, Paweł mówi, nie martwcie się. Znów usłyszcie w słowie martwić się słowo martwy.
jak żyjesz w życiu, które jest cały czas martwieniem się o przyszłość, to już jesteś martwy. Martwić się. Tam nie ma słowa żyć, tam jest słowo martwy. I przedostatni z punktów to zobacz, ile masz. Zacznij patrzeć na swoje życie przez pryzmat charyzmatów, darów, które dał ci Pan. Zaczynaj modlitwę od wdzięczności. Zdejmij z siebie takie okulary, które ci każą patrzeć na siebie właśnie przez pryzmat braków, niedoróbek. Wdzięczność. Wdzięczność jest kluczem też żywego życia wewnętrznego. Że ja Panu Bogu prawię komplementy na modlitwie. Że ja Panu Bogu staram się na modlitwie wypisać, nie wiem, 6 punktów na każdej modlitwie, za co jestem mu wdzięczny. Każdego dnia. I ostatni to przestań narzekać. Zacznij się uśmiechać. Ja wiem, że niektórzy najbardziej lubią tą pieśń z tej biednej ziemi, z tej łez doliny. No. Chociaż jak się doczłapie do jakiegoś tam stanowiska w kościele, to może zabroni śpiewać. Teraz księża biskupi zabronili kilku rzeczy. Więc ja dorzuciłbym tą swoją. Przemień ten smutny czas, Panie Jezu. Smutny czas. Uśmiechnij się do ludzi. W jeden z wieczorów będę chciał powiedzieć, jakim cudem Duńczycy są najszczęśliwszym narodem na ziemi, a my Polacy jakoś nie. I czy to rzeczywiście jest wina zaborów? Co w nas jest takiego, że jakby systemowo, społecznie nie mamy w sobie otwartości na szczęście? Że nawet jak śpiewamy wesoły nam dzień dziś nastąpi, to jest smutna pieśń. Że uwziąłem się na tej pieśni, ale to też nam wszystko nie pomaga. A wydaje się, że właśnie jako ludzie wierzący mamy eksplodować radością. Jesteśmy zbawieni. To dzisiejsze słowo nam mówi, cieszmy się i radujmy z Jego zbawienia. I naprawdę ja się cieszę, że w ogóle się uśmiechacie, siedząc w tych ławkach. Potrzebujemy tego. Odczarowania rzeczywistości. Zobaczenia, że mamy powody do radości. Mamy Boga. Słuchamy Jego słowa, za chwilę Go zjemy. Czego nam więcej potrzeba do szczęśliwego życia? Jeżeli myślimy, że czegoś, jakiegoś ekstra znaku, to jest tylko nasza małoduszność. Eucharystia jest ucztą po prostu na bogato. I sala zapełniła się biesiadnikami. Słudzy wyszli na drogi i sprowadzili wszystkich, którzy napotkali, złych i dobrych. To jest o nas. To słowo jest o nas. I za chwilę przyjdzie Jezus i będzie się nam bacznie przyglądał. I będzie, powie to najważniejsze zdanie. Bierz i jedz mnie. Jestem do jedzenia. Niech moje ciało złączy się z Twoim ciałem. Niech życie, które ja mam, złączy się z Twoim życiem, chociaż może mnóstwo rzeczy Ci brakuje. Pozwólcie tu i teraz, tego wieczoru, Jezusowi uzupełnić każdy Wasz brak. Nie wierzcie tak bardzo w swoje siły i swoje możliwości, ale zaufajcie w Jego hojność. Mamy najlepszego Boga na świecie, mamy Boga bardzo hojnego. Mamy tego, który jest Zbawicielem, któremu zło nie może podskoczyć. Nie wiem, co nas jeszcze może bardziej ucieszyć. Amen.